Dzisiaj piątek, modlimy się za duszami wszyscy cierpiącymi, tajemnicami bolesnymi Różańca Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się ucząc Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił na piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Módlmy się o żywą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, dzisiaj w różaniec włączają się uczniowie. Przygotowali z rodzicami wypominki takie klasowe. Tak myśmy je nazwali, a więc takie, których nie ma tu wypisanych rocznych, z intencjami ze zmarłych, z rodziny, znajomych, przyjaciół, a więc takie nazwiska, takie imiona, tacy zmarli, których tutaj nie ma w wypominkach. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa Pokrońców. Miłosierdziu Bożemu polecajmy duszę zmarłych świętej pamięci. Świętej pamięci Bronisława Różaka, Stanisława Różak, Kazimierza Różaka, Bolesława Różaka, Zofię Bąk, Mariana Bąka, Marka Bąka, Annę Augustyn, Marię Stanuch. Antoniego Nisponia, Marii Nisboń, Kaspera Nisponia, Weroniki Skrzypek, Jana Łączeka, Bogusława Chmury, Stanisława Ciemiorka, Józefa Bystrego, Józefa Durał, Jadwigi Durał. Adaś Cisło, Paulinka Cynarska, Dominika Marszałek, Piotr Gawryś, Marzena Cisło, Grzegorz Cisło, Ryszard Słomba, Dorota Skwira. Helena Pieniek, Stanisław Aleksandra Jan, Czesław Antoś Skowron, Bronisława Wąsiorek, Maria Mazur, Aneta Bursztyka, Józef i Anna Bursztyka, Bożena Wierzbicka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale rozsądnie.
spraw swojego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen. Panu Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w ognie piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tajemnica druga, wieczowanie Pana Jezusa. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych świętej pamięci. Oliwia Bachoń, świętej pamięci Stanisław Gąsiorek, świętej pamięci Andrzej Marszałek, świętej pamięci Józef Stefania Strączek, świętej pamięci Zbysław Rej, świętej pamięci Maria Józef Madej, świętej pamięci Zenobia Strączek, świętej pamięci Józef i Maria Łączek, świętej pamięci Stanisław Maria Łączek, świętej pamięci Księdza Stanisław Mucha, świętej pamięci Marcin Strączek, świętej pamięci Maria Łęcha. Świętej pamięci Antonina i Kazimierz Boczar, Maria i Mieczysław Korycki, Genowefa Stańczuk, Maria Pietrucha, Maria i Józef Kołodziej, Józef Muchowski, Władysław Kubik, Milenka Gabreś, Józef Konepał, Kazimierz Kołodziej, Michalina Kołodziej, Zbigniew Trębecki, Janusz Korycki, Jolanta Korycka, ksiądz Stanisław Mucha, Bronisław Ziobro. Świętej pamięci Agnieszka Bugaj, Jan Bugaj, Stefania Grab, Józef Bedlej, Danuta Ciesielenga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze. O mój Jezu, znam nasze grzechy, zachowaj zgodnie wiekuńnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia. Tajemnica trzecia, cierpień koronowanie Pana Jezusa. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Zofii Podlasek, Stanisława Podlaska, Teofili i Franciszka Górków, Marii i Antoniego Ortylów, Marii i Jana Ortylów, Stanisława Ortyla, Marty Łodzińskiej, Zofii Skocz, Leszka Propuskiego, Julii i Stanisława Krupów, syna Józefa, Zofii i Michała Dmuchałów, Stanisława Jarosławę Deszczów, zmarłych z rodziny Deszczów, Mycków, Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szerałców. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Błogosławionaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź dusze do nieba Czwarta, dźwiganie krzyża. Miłosierdziu Bożemu polecajmy duszę zmarłych świętej pamięci Jana Szostaka, jego rodziców Stanisława i Józefy Szostaków, Bronisławy, Józefa, Stanisława, Jana Gąsiorków, Marii Mazur, Janiny, Franciszka, Janusza i Zbigniewa Słombów, Marii Buś, Bronisławy i Jana Szczudłów, Władysława Stanisławczyka, Karoliny Stanisławczyk, Józefa Stanisławczyka, Jana Płotka, Marii Łączak, Józefa Łączaka, Ludwika Pieprznego, Katarzyny Łączak, Józefa Łączaka, Sylwestra Króla, bliskich z rodziny królów i piecuchów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
grzechami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Tajemnica piąta, przybicie do krzyża i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Józefa Bartacza, Bronisławy Bartacz i ich syna, Jana Gąsiorka, Bronisławy Józefa Gąsiorków, Zofii i Stanisława Pęcaków, siostry Rek i Piotra Litwińskiego, Marii i Jana Wójtowiczów, Anny i Michała Dobrzańskich, Władysława Karoliny Lipów, Piotra Buziaka, Janiny i Józefa Łączaków, Józefy i Władysława Tokarzów, Józefa i Kazimierza Madejów, Cycylii, Henryka Dmuchałów, Stanisława Zawieruchy, Marii Jana Ordyńskich, Katarzyny Madej, Józefy Surdelów, Piotra Anny Augustyna Gilów, Marii i Stanisława Józefa Sokołowskich. Zmarłych poleconych naszym modlitwom w wypominkach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Celem zyskania odpustu zupełnego jest taka możliwość za odmówienie cząstki różańca, zyskać odpust zupełny. Odmówmy w intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Matko. Ale od wszelakich złych przygód pracz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas ujednaj, Synowi swojem nas polecaj, Najbliższemu nas oddaj. Pozostałe tak zwane zwykłe warunki już dopełnimy we własnym zakresie. Mamy chwilę teraz w mszy świętej. Te warunki wypełnijmy. Thank you.
Msza Święta sprawowana jest w pewnej intencji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pytania, kiedy będzie koniec świata, albo kiedy i gdzie przyjdzie Królestwo Boże, intrygują ludzi wszystkich czasów. Stawiali je słuchacze Pana Jezusa, apostołowie i wielu stawia je także dzisiaj. Pan Jezus przypomina nam, że na Jego powtórne przyjście zawsze mamy być gotowi. Królestwo Boże nie przyjdzie wraz z końcem świata. Ono już dziś jest obecne pośród nas, zwłaszcza teraz, gdy gromadzimy się na ofierze eucharystycznej i spotkaniu z Panem. Świadomi, że uczeń Pana Jezusa nie może pozostać głuchy na wezwanie do nawrócenia i pokuty, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Twoją służbę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy dookoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy, jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej znaleźć Jego Pana? Oto Słowo Boże. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza niebłoskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Niebiosa. Nie są to słowa, nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Nowego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Oto słowo Pańskie. Z dnia dzisiejszego liturgii wysłuchajmy fragmentu z homilii starożytnego, z drugiego wieku autora. Nawróćmy się do Boga, który nas powołał. Taka jest myśl przewodnia tego fragmentu. Powiedziałem, jak sądzę, słuszne uwagi o wstrzemięźliwości. Jeśli ktoś w ten sposób będzie postępował, nie pożałuje, ale zbawi siebie i mnie jako tego, który udzielił pouczenia. Niemała bowiem zasługa sprowadzić na drogę zbawienia duszę zabłąkaną i zagubioną. Taką właśnie zapłatę możemy ofiarować Bogu, który nas stworzył, jeśli zarówno ten, kto mówi, jak i ten, kto słucha, będzie mówił i słuchał z wiarą i miłością. Trwajmy w tym, w co uwierzyliśmy, jako sprawiedliwi i święci, abyśmy ufnie mogli kierować nasze modlitwy do Boga, który mówi: kiedy zawołasz, odpowiem, oto jestem. Słowa te wyrażają wielką obietnicę. Pan mówi, że bardziej skłonny jest do dawania, niż my do proszenia. Doświadczając tak wielkiej łaskawości, nie zazdrośćmy sobie otrzymanych od Pana łask. O ile bowiem słowa te napełniają wielką radością tych, którzy pełnią wolę Bożą, o tyle wielką karę ściągają na nieposłusznych. Zatem, bracia, korzystając ze sposobności do pokuty, póki czas mamy, nawróćmy się do Boga. On nas powołał i chce nas przyjąć.
Jeśli pozbędziemy się pożądliwości i nie dozwolimy, aby nasza dusza stała się łupem złych pragnień, doznamy Jezusowego miłosierdzia. Wiedzcie zaś, że nadchodzi już dzień, dzień sądu, palący jak piec. Wtedy część nieba zniknie, a cała ziemia popłynie jak ołów w ogniu. Wtedy się ujawnią wszystkie czyny ludzkie, zarówno skryte, jak i znane. Jałmużna jest doskonałą pokutą za grzech. Post więcej znaczy niż modlitwa. Jałmużna jednak przewyższa jedno i drugie. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Modlitwa zaś płynąca z dobrego sumienia uwalnia od śmierci. Szczęśliwy każdy, kto się w tych rzeczach okazuje doskonały. Jałmużna bowiem umacnia, umniejsza brzemię grzechu. Nawracajmy się przed to całym sercem, by nikt z nas nie zginął. Jeśli bowiem otrzymaliśmy polecenie, aby odwodzić pogan od kultu bożków i nauczać, o ileż bardziej nie można dopuścić, aby zginął człowiek, który już poznał Boga. Dlatego wspomagajmy siebie nawzajem, aby zachęcić do dobrego także słabych i by w ten sposób wszyscy dostąpili zbawienia. Nawracajmy się i upominajmy siebie nawzajem. Amen. Świat, który nas otacza, mówi o wszechmocy i mądrości Boga Stwórcy. My także jesteśmy dziełem Jego rąk. Dlatego zwróćmy się do Niego z naszymi prośbami. Za Kościół, aby był widocznym znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy. Za nieuznających istnienia Pana Boga, aby piękno świata i mądrość praw przyrody prowadziły ich serce do poznania Stwórcy. Ciebie prosimy. Za wyznających religie pogańskie, aby podejmowana wśród nich praca misjonarzy przynosiła obfite owoce odkrywania zbawienia w Chrystusie. Ciebie prosimy. Za pogrążonych w sprawach doczesnych, aby dana im była łaska przygotowania się do dobrej śmierci. Ciebie prosimy. Za zmarłych, aby oczyściwszy się w ludzkich słabości, mogli w pełni osiągnąć Królestwo Boże. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który poślesz swego Syna, aby sądzić żywych i umarłych, okaż swoje miłosierdzie i wysłuchaj naszych pokornych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, nasz.
łaskawie na złożone dary i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, która się obecnie w sakramentalnej ofierze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Pan. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osadna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, yeah.
Módlmy się. Posileni świętymi darami, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, święci Świeradzie i Benedykcie, święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź nasz obroną, oby to Bóg pobronić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą stwórz do piekła. Amen. Spotkanie klasy ósmej z rodzicami proponuję w zakrystii, bo tam będzie cieplej. Natomiast trzeba będzie przynieść ławkę, może te krzesła, które tam są w kaplicy. Idź do kaplicy, tam znaczy przy drzwiach są klucze, przynieś je. To jest boku, które tutaj widzisz. Są tam? Nie ma tam? To może ja mam ze sobą, bo dzisiaj trochę manewry. Zaraz zobaczymy. Tam powinny być na, może na stoliku, chodź zobacz. Idź policz, ile tam jest krzeseł. Bo tu widać przez te otwory. A co, słyszę, no dobrze, chodź. Pójdziecie, ile tam jest tych krzeseł? Policzyłeś? No to trzy. Dwa z dwóch pójdzie i dziewczęta wszystkie. Weźmiecie krzesła i przyniesiecie, ale tędy przez schody. Musicie iść tam do kaplicy, przynieść ławkę i krzesła. Idźcie po błogosławieństwie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.